Podczas wojny straciła nogi. Ten pierwszy taniec chwyta za serce wesele w szpitalu i wyjątkowy pierwszy taniec. Poruszające nagranie zerwowa. Ona straciła nogi, gdy ostrzegała go, że widzi minę. Wesele Oksany i Wiktora odbyło się w sali szpitalnej. Ich pierwszy taniec chwyta za serce. Pan młody tańczył z panną młodą, trzymając ją na rękach. Tak wyglądał ten niezwykły pierwszy taniec w szpitalnej sali. Kobieta obie nogi straciła pod koniec marca w wyniku wybuchu miny w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. 23-letnia pielęgniarka zauważyła minę, gdy wraz z partnerem wracali do domu 27 marca. Odwróciła się, by go ostrzec i wtedy nastąpił wybuch. Kobieta straciła obie nogi i cztery palce u ręki. Mężczyzna nie ucierpiał. Oksana trafiła najpierw do szpitala w Lisiczańsku. Potem do miasta Dniepr, a w końcu do Lwowa. Ślub w szpitalu. Życia nie należy odkładać na później i para ma dwójkę dzieci i podczas ewakuacji na zachodzie kraju podjęła decyzję o ślubie, bo życia nie należy odkładać na później. Tort upiekli wolontariusze. Nagranie weselnego tańca w sali szpitalnej wraz z historią pary z Lisiczańska-lwowski szpital opublikował na Facebooku.